Wieczornym ziemniaczanym. Mam nadzieję, że Państwo nas dobrze i widzicie, i słyszycie. Zapraszamy do komentowania, do informowania o tym. I skąd Państwo jesteście, jak dobrze widać i słychać właśnie przy pomocy czatu. Dzisiaj, proszę Państwa, naszym głównym tematem będą alternariozy ziemniaka. Jest z nami już Pan Jarosław Komas. Witam, Jarku. Jest również nasz gość z Holandii, Henk Jan Rutgert. Good evening, Henk. Good evening, Adam. Nice to see you. Proszę Państwa, nie tylko o alternariozach będziemy rozmawiać, będziemy mieli okazję obejrzeć i posłuchać o całej gamie sprzętu do przygotowania pola, do sadzenia, do zbioru, ale też do przechowalni ziemniaka. I tą informację przedstawi nam nasz gość z firmy AVR, Jakub Bodziony. Kuba, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć, witam. Także proszę Państwa, zapraszamy tutaj jeszcze kolejne osoby, widzę, do nas dołączają. Witam serdecznie Kujawy, bardzo mi miło, szczególnie, że to moje rodzinne strony, to tak troszkę prywaty pouprawiam. Mam nadzieję, że pogoda u Państwa dobra, tu przynajmniej za oknem nie ma śniegu, ale na południu Polski słyszymy, że opady śniegu były. Dzisiaj raport naszego biura w Krakowie, że w Krakowie biało. Mam nadzieję, że u Państwa troszkę lepsza ta pogoda, natomiast na pewno jest chłodno. Czekamy równo do godziny 18, o 18 zaczniemy. Czekamy też na osoby, które do nas dołączą do Facebooka. Przypominam jeszcze, że po naszych prezentacjach będzie sesja pytań i odpowiedzi, także zachęcam Państwa, żeby te pytania nam tutaj zadawać, naszym tutaj gościom. Również przypominam, że na koniec już po wszystkich wykładach i po tej sesji pytań i odpowiedzi mamy szybki quiz, taki jest 6 pytań, z każdym mamy 3 odpowiedzi, jedna jest dobra, do wygrania między innymi mamy 10-litrowe opakowanie Cabrio Duo, preparatu od firmy BASF, ale również mamy bardzo fajne maskotki, tutaj było dużo pytań, czy to będą prawdziwe pumy, nie proszę Państwa, nie mamy tutaj zwierząt ze sobą, tylko będziemy mieli maskotki od firmy AVR. Również mamy voucher od firmy naszej tutaj wydawnictwa Plant Press na zakupy w naszym sklepie, można się zobaczyć. Proszę Państwa, oficjalnie witam wszystkich bardzo serdecznie. Minęła godzina 18. Jeszcze raz się przedstawię. Adam Paradowski, wydawnictwo Plant Press. Jesteśmy wydawcą czasopisma Warzywa, Wiadomości Rolnicze Polska. Również właścicielami portalu warzywa.pl. Jesteśmy jakby współorganizatorami tego dzisiejszego webinarium. Temat bardzo ciekawy. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z największych problemów, które mamy na naszych plantacjach ziemniaka, mianowicie o alternariozach, właściwie o alternariozie. I tutaj temat o może niedocenianiu tej choroby, ale tutaj będziemy starali się pokazać o tym, jak najwięcej informacji właśnie o alternariozach i o tym, jak sobie z nimi radzić. Jest z nami dzisiaj pan Jarosław Komar z firmy BASF. Jarku, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Adam. Jest również z nami nasz specjalny gość, którego też prezentację będzie Państwo mogli okazję wysłuchać, Henk Jan Rutgert z Holandii. Good evening, Henk. Good evening, Adam. Nice to see you and to have you all. Henk mówi, że bardzo się cieszy, że tutaj z Państwem wspólnie jesteśmy i nasz gość, który będzie opowiadał dzisiaj nie o chorobach, ale o maszynach, Jakub Bodziony, firma AVR. Witam, Kuba. Witam, dzień dobry. Proszę Państwa, przypominam, że do Państwa dyspozycji witam kolejne osoby, które do nas dołączają, witam kolejne osoby, które również są z nami za pośrednictwem Facebooka, tych Państwa z Facebooka zapraszam tutaj do nas bezpośrednio do pokoju webinaryjnego, bo tutaj można korzystać lepiej z czatu i tylko ci, którzy są z nami na webinarium będą mogli wziąć udział w naszym konkursie. Przypominam, tylko 6 w miarę prostych pytań, na wszystkie odpowiedzi znajdziecie Państwo w trakcie dzisiejszych wykładów. Bardzo fajne nagrody, między innymi główna nagroda 10-litrowe opakowanie preparatu Cabrio Duo od firmy BASF. Również 2 mini pumy, także każdy może być właścicielem wspaniałego kombajnu Puma, co prawda wersji zmniejszonej od firmy AVR. I my jako wydawnictwo Plant Press również fundowaliśmy voucher na zakupy w naszym sklepie internetowym. Proszę Państwa, nie przedłużając, zaczynamy od pierwszego wykładu. Pierwszy wykład, który dla Państwa przygotował pan Jarosław Komar z firmy BASF. Henk, Jakub, now please switch off your camera. Poprosiłem panu o wyłączenie mikrofonów i kamer. Teraz przechodzimy do pierwszej prezentacji, którą nam zaprezentuje
pan Jarosław Komar z firmy BASF. Już jesteśmy. Ja znikam. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz Jarek Komar, BASF. Ja w firmie BASF zajmuję się między innymi ziemniakami i mam dla Państwa dzisiaj, myślę, interesujący temat, to znaczy preparaty, które polecamy w ziemniaku przeciwko chorobom. Jeden z nich to jest Cabiroduo, preparat już znany i uznany w zakresie zwalczania zarówno zarazy ziemniaka, jak i alternarii. No i drugi preparat, znany bardzo, można powiedzieć, już dość długo na rynku polskim, a znany właściwie z wielu upraw w ziemniaku, znany dopiero od dwóch lat, drugi sezon, to jest Signum. Nie wiem, czy widać moją prezentację, bo zdaje się, że mamy jakieś techniczne problemy. Wszystko w porządku jest, Adam? Ok, proszę Państwa, Cabiroduo jest preparatem, jak mówiłem, uniwersalnym, zwalczającym zarówno zarazę ziemniaka, jak i alternariozy. Składa się z dwóch substancji aktywnych. Pierwsza z nich to jest pyraklostrobina. To jest substancja aktywna z grupy strobilurin. I proszę Państwa, dimetomorf, pochodna kwasu cynamonowego. Proszę Państwa, o co chodzi, jeśli chodzi o ten preparat? Otóż jest to preparat, który działa bardzo dobrze zapobiegawczo, ale także interwencyjnie. Działa antyspurulacyjnie, lokalnie, systemicznie i wgłębnie. Co jest bardzo unikalną cechą naszych preparatów, zarówno Cabiroduo, jak i Signum, to jest to, że te preparaty także posiadają czy oferują dla plantacji tak zwany efekt fizjologiczny. My to nazywamy excellence. Proszę Państwa, jeśli chodzi o dawki preparatu Cabiroduo, polecamy dawkę od 2 litrów do 2,5 i generalnie zalecamy w sezonie wykonanie przynajmniej 2 zabiegów tym preparatem. A dlaczego? To za chwileczkę Państwu powiem o tym więcej. I kiedy stosować? Oczywiście preparat jest skuteczny na zarazę, w związku z tym zaczynamy reagować i stosować preparat, kiedy mamy rzeczywiście z zarazą mieć problem lub ten problem już oczywiście wystąpi i mamy plan, jak z tą zarazą sobie poradzić. W związku z tym należy też do takiego planu włączyć jak najbardziej Cabiroduo. Cabiroduo też zwalcza alternariozy i w tym, proszę Państwa, alternarię, która występuje jako pierwsza w uprawie ziemniaka, to jest alternata. To nie jest to najgroźniejsze, ale także należy naszym zdaniem z nią walczyć. W związku z tym jak najbardziej preparat nadaje się do dość wcześniego stosowania. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o stosowanie, jak mówiłem Państwu, 2 zabiegi, mimo że w etykiecie mamy zapisane 3 zabiegi, o tym za chwilę więcej. Okres karencji 7 dni, czyli właściwie uprawy ziemniaków, to jest sprawa, można powiedzieć, zupełnie nieistotna. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o zalety preparatu, po pierwsze to, co mówiłem, 2 choroby najważniejsze w ziemniaku. Po drugie, proszę Państwa, preparat działa w ten sposób, że obydwie substancje nawzajem się uzupełniają. Za chwilę Państwu pokażę to na pewnym schemacie. Preparat chroni, jeśli chodzi o zarazę, liście, jak i pędy. Jeśli chodzi o alternariozy, no to chcę Państwu pokazać za chwileczkę wyniki doświadczeń, że ten preparat jako jeden pewnie z nielicznych na rynku, może nawet naprawdę jeden z 2, chroni z ziemniaka, czy prawie ziemniaka, przeciwko alternariozom, alternacie i solani, co jest bardzo, bardzo istotne. I proszę Państwa, to, co mówiłem Państwu wcześniej, efekt excellence, też Państwu o tym nieco więcej
za chwilę. Te dwie choroby Państwo znają na pewno. Generalnie w Polsce koncentrujemy się na zarazie ziemniaka i to można powiedzieć jest to nagminne. Jeśli chodzi o schemat stosowania preparatów przeciwko zarazie ziemniaka, no to mamy od jednego czy można powiedzieć dwóch zabiegów, gdzieś tam minimum stosowanych w sezonie, nawet do 6 czy 8 zabiegów przy bardzo intensywnych plantacjach, tak i przy ziemniakach późnych. Jeśli chodzi o alternariozę, no sprawa jest, można powiedzieć, dość inna od zwalczania choroby zarazy ziemniaka, ale chcę Państwu powiedzieć, że od kilku lat obserwujemy jednak dość duży problem z tymi chorobami. To wiąże się z wyższymi temperaturami, które w okresie lata ostatnio mamy, ale także z trochę innym przebiegiem pogody. I tu Państwo widzicie, że akurat warunki, które sprzyjają wystąpieniu alternarios, no to są naprzemiennie opady i okresy suszy, ale także, proszę Państwa, wyższe temperatury, ale także, proszę Państwa, gdzieś tam trochę osłabiona odporność ziemniaka przez właśnie jakieś tam różne sytuacje abiotyczne i też kwestie na przykład nawozowe wpływają na wrażliwość ziemniaków. No oczywiście też same ziemniaki, ich wrażliwość na choroby. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zwalczanie zarazy, tu Państwo możecie na tym schemacie zaobserwować, że generalnie taką najważniejszą substancją przeciwko zarazie w tym zestawie, czyli dimetomorfie i pyraklostrominie, no to jest jednak dimetomorf, to się zgadza, ale chcę Państwu powiedzieć, że w wielu miejscach tu Państwo możecie zaobserwować, że F500, czyli pyraklostrobina, także dokłada się do tej skuteczności, dzięki temu ta skuteczność przeciwko zarazie jest całkiem wysoka. Nie jest to najlepszy produkt na rynku, tego Państwu nie mogę powiedzieć, bo byłoby to nieprawdą, natomiast jest to przyzwoity produkt do zwalczania zarazy ziemniaka, zarówno na łodydze, jak i na liściach. Jeśli chodzi, proszę Państwa, momencik, tylko ja muszę tu jeszcze troszkę poprawić widoczność. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o z alternariozy. W Instytucie IHAR Bonin sprawdziliśmy w ramach laboratoryjnych substancje, właściwie kabioduo, czyli obie substancje, które są zawarte. I proszę Państwa, wychodzi nam tutaj taka bardzo ciekawa informacja, że no zarówno w przypadku alternaty, czyli tej alternariozy mniej szkodliwej dla uprawy ziemi, czy w uprawie ziemniaka, jak również w przypadku kolejnej, proszę Państwa, alternariozy, czyli solani, kabrioduo działa przeciwko obu. Jak Państwo widzicie, no tutaj te produkty, które były porównywane, one działają różnie. Jeśli chodzi o alternatę, to właściwie większość produktów nie działa, właściwie żaden produkt nie działał równie dobrze jak kabrioduo. Tutaj Państwo to widzicie. Jeśli chodzi o solani, no to proszę Państwa, no dalej, kabrioduo działa znakomicie, natomiast inne substancje aktywne, azoksystrobina działa też dobrze, to trzeba teraz powiedzieć, natomiast inne, proszę Państwa, tutaj warianty nie były aż tak dobre. I to jest jedno doświadczenie. Drugie doświadczenie, proszę Państwa, zrobiliśmy z innymi jeszcze substancjami aktywnymi. Państwo tu widzicie azoksystrobinę, flukipolid plus propamokarb, mandipropamid na przykład, czy cyzjofamid też. I chcę Państwu powiedzieć, że znowu, jeśli chodzi o solani, przyzwoite działania, aczkolwiek tutaj widzicie Państwo te takie większe okręgi, one oznaczają, jak się dane jednostki chorobowe rozwinęły, do jakiego stopnia. Czyli to działanie nie jest aż takie, można powiedzieć, bardzo dobre, chociaż producent utrzymuje, że jest tam tak zwane działanie przeciwko chorobie, natomiast nie jest to bardzo dobry produkt. Podobnie z mandipropamidem, też jest pewne działanie, ale nie jest tak dobre działanie, jak powinno to być. Tutaj, proszę Państwa, widać wyraźnie, jak to wygląda, natomiast w obu przypadkach, to Państwo możecie zaobserwować,
przeciwko zarówno Solanie, jak i Alternacie Cabrio Duo znakomicie tutaj działa. I jest to według fachowców, ale także według nas preparat najlepszy w swojej klasie, czyli zwalczania Alternarius. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o skuteczną przeciwko artrogenozę, oczywiście można to znaczyć jeszcze na polu i to było oznaczane. Proszę zwrócić uwagę, dawka 2,5 kg na hektar. W stosunku do kontroli, gdzie porażenie było bardzo wysokie, sięgające 40%, Cabrio Duo znowu w stosunku do standardów rzeczywiście wykazało bardzo dobrą skuteczność. Jeśli chodzi o zarazę ziemniaka na liściach, pomimo, że to nie jest, jak mówię, najlepszy preparat, jeśli chodzi o zwalczanie zarazy, Cabrio Duo dzięki synergizmowi dwóch substancji aktywnych faktycznie sobie tutaj bardzo dobrze radzi. I ta sama sytuacja na pędach bardzo dobrze ten produkt sobie poradzi, pomimo dość wysokiej presji zarazą ziemniaka. I tutaj jeszcze kolejne doświadczenie mamy, gdzie porównaliśmy Cabrio Duo z najważniejszymi produktami na rynku. Zaraza ziemniaka Cabrio Duo specjalnie nie odbiega, jeśli chodzi o skuteczność, od innych dobrych standardów. I proszę Państwa, jeśli chodzi o Alternariusa, także mamy wyniki bardzo, bardzo porządne. I to jest, proszę Państwa, to jeśli chodzi o skuteczność. Natomiast pamiętacie Państwo, powiedziałem, że warto Alternariusa zwalczać dwoma zabiegami, przynajmniej Cabrio Duo. I tutaj widać dlaczego. Dlatego, że rzeczywiście to Cabrio dobrze działa, jeśli zastosujecie Państwo na przykład system czterozabiegowy przeciwko Alternariusie, gdzie tylko jeden jest zabieg wykonany, proszę Państwa, w ramach Cabrio Duo, ta skuteczność, proszę Państwa, jest inna. Natomiast jeśli są wykonane cztery zabiegi, a w tym dwa zabiegi Cabrio Duo, to Państwo widzicie, że ta skuteczność rzeczywiście w porównaniu do systemu bez Cabrio Duo jest znacząco, znacząco wyższa. No i to, co mówię, tam dodatkowo dochodzi ten efekt fizjologiczny. I tutaj, proszę Państwa, przechodzimy właśnie do efektu fizjologicznego, który faktycznie widać. I ten efekt fizjologiczny, proszę Państwa, po pierwsze widać znakomicie, gdzie mierzymy plon tak zwany całkowity. Było to na przykład w przypadku doświadczenia z ziemniakiem konsumpcyjnym widoczne. Tu Państwo widzicie kilka odmian. W niektórych odmianach być może nie było specjalnie widać wzrostu plonowania, ale generalnie jeśli weźmiemy średnio pod uwagę, no to te przyrosty są naprawdę przyzwoite. Natomiast było to jeszcze lepiej widać w momencie, kiedy rozmawialiśmy o ziemniaku, tak zwanym już o kalibrze ziemniaka, czyli tutaj ziemniak konsumpcyjny, kaliber powyżej 50, tak plus, tutaj ewidentnie było widać wzrost tego kalibru i właściwie, no głównie w przypadku niektórych przeznaczeń ziemniaka, o to chodzi właśnie o ten kaliber 50 czy plus 50, gdzie faktycznie za ten kaliber, proszę Państwa, uzyskuje się najlepsze pieniądze. Tutaj rzeczywiście było to widać. Także, proszę Państwa, co jest istotne, tego tutaj akurat nie pokazujemy, ale ten preparat wpływa dobrze na tak zwaną zawartość skrobi, czyli konkretnie przemysł skrobiowy na mączkę. Też tutaj bardzo ładnie Cabrio Duo wpływa na te parametry. Jeśli chodzi o zadowolenie klientów, tutaj nie będę Państwu czytał, co nasi plantatorzy mówili na ten temat, ale generalnie jest to podkreślane, że te ziemniaki są, proszę Państwa, dłużej zielone, że faktycznie je się, proszę Państwa, wykopuje w odpowiedniej fazie, to widać ten efekt fizjologiczny. Bardzo dobre są na ten temat opinie. I to od czasu do czasu sprawdzamy, pytamy, jest to, proszę Państwa, widoczne. I to jest, proszę Państwa, Cabrio Duo. Natomiast drugi preparat, tym razem specjalistyczny, tylko przeciwko Alternariusie, to jest Signum. Tu chcę Państwu powiedzieć, że jest to preparat, który jest zarejestrowany w ponad 60 uprawach. Jest sprzedawany w Polsce od ponad, proszę Państwa, 14 lat, jak się nie mylę, w tych okolicach. No i cały czas jest to bardzo ważny produkt z uwagi na swój skład.
Otóż produkt zawiera dwie substancje aktywne. Jeszcze raz prelaktostrobina, czyli to, co, o czym Państwu mówiłem w Cabrio Duo, ale tym razem boskalid. Dwie substancje aktywne, bardzo ważne. Jedna z grupy strobinurin, druga jest z grupy SDHI. I proszę Państwa, tu mamy działanie interwencyjne, ale generalnie zapobiegawcze. My zachęcamy Państwa głównie do stosowania preparatów zapobiegawczo, chociaż interwencyjny też preparat całkiem przyzwoicie sobie w przypadku wielu chorób radzi. Jeśli chodzi o działanie, to jest działanie, proszę Państwa, systemiczne częściowo. Częściowo jest to działanie, proszę Państwa, wgłębne. I tutaj, jeśli chodzi o zwalczane choroby w ziemniaku, to jest alternariozy obie. Znowu mamy do czynienia tutaj z alternatą i z solanii. Dawka preparatu na hektar jest bardzo atrakcyjna, 0,25 kg. I to oczywiście oznacza w przeliczeniu na pieniążki dość atrakcyjny koszt, jeśli chodzi o ochronę, bardzo solidną ochronę przeciwko alternariozom. Jak mówię Państwu, stosować zapobiegawczo? W przedziale najlepiej, proszę Państwa, BBCH 51, czyli od początku rozwoju kwiatostanu do, proszę Państwa, fazy BBCH 81, czyli do fazy dojrzewania owocników i nasion. Później nie zalecamy, z uwagi na to, że preparat faktycznie potrafi przedłużyć okres wegetacji, najlepiej uważać właśnie, jeśli chodzi o to stosowanie to górne, czyli BBCH 81, raczej tego terminu nie przekraczać. Należy maksymalnie wykonać 4 zabiegi w sezonie. My zachęcamy Państwa, żebyście Państwo wykonali 2 zabiegi tym preparatem. Jeśli chodziłoby o stosowanie tego preparatu z innymi preparatami, które oczywiście poszerzają spektrum o zarazę ziemniaka, to jak najbardziej można coś takiego zrobić. Jeśli Państwo dobrze dobierzecie substancje aktywne do tego preparatu, to może oczywiście bardzo skutecznie ochronić przeciwko obu chorobom tym preparatem. Proszę Państwa, jak działa Signum? Otóż nie chciałbym Państwu powiedzieć krótko, ponieważ to jest takie, można powiedzieć, dość z jednej strony oczywiste, ale z drugiej strony wiele lat o tym się nie mówiło. Czyli na przykład F500 to jest substancja, która działa powierzchniowo i translaminarnie. Substancja bardzo lubi się związać z woskami powierzchniowymi blaszki liściowej i proszę Państwa, z tych wosków się dość długo uwalnia. Tam się tworzą takie rezydua substancje aktywne i faktycznie ta substancja się uwalnia dość długo i generalnie ona sobie pełza w takiej fazie gazowej, bym się wyraził, pełza po blaszce liściowej, dzięki temu też przemieszcza się na powierzchnie, które na przykład się pojawiły i nie było ich wcześniej podczas oprysku. I tutaj naprawdę ta skuteczność jest bardzo, bardzo długa i no, wysoka. Skuteczność. Druga substancja aktywna, czyli boskalid, to jest substancja systemiczna, tak jak każde SDHI działa szybko, systemicznie i też dość długotrwale, pomimo, że jest to najstarszej, można powiedzieć, generacji substancji SDHI, to ta substancja jest już bardzo skuteczną i długo działającą. Jeśli chodzi o działanie na patogena, obydwie substancje generalnie blokują produkcję energii w komórkach grzyba. Jak wiadomo, energia jest potrzebna do tego, żeby grzyb się rozwijał. To Państwo widzicie na końcówce tej strzępki, tam jest sporo czerwonych miejsc, gdzie rzeczywiście widać, że ta energia tam się produkuje. Natomiast w momencie, kiedy się potraktuje Signum, takie komórki, to proszę Państwa, w tym momencie faktycznie ta energia przestaje być produkowana. W ten sposób się kończy życie patogena. Jeśli chodzi o skuteczność, tutaj porównaliśmy Signum, nie czyste Signum, ale porównaliśmy Signum z cymoksanilem, ponieważ tu chodziło o zwalczenie szerszego spektrum, czyli także z zarazą. Signum 0,25 plus cymoksanil plus propamokarb 2 litry na hektar. Taki dość dobry, można powiedzieć, technicznie produkt przeciwko zarazie. Ja przynajmniej uważam, że to jest naprawdę porządny produkt. Proszę Państwa, z Cabrio Duo 2,5 litra i z mandiopropamidem difenokanzolem, czyli też można powiedzieć kompletny produkt, dobry produkt przeciwko obu chorobom.
No i tutaj było ewidentnie widać, że Signum właściwie, jeśli chodzi o zwalczanie kontrolowania trenerozy, nie ustępuje Cabrio Duo. To jest, można powiedzieć, podobny poziom skuteczności, jak najbardziej. Jeśli chodzi o efekt fizjologiczny, który też Signum dzięki temu, że znajduje się w nim F500, czyli peraktostrobina, posiada, to Państwo widzicie, że z jednej strony wpływa F500 na tzw. gospodarkę hormonalną, tak, rośliny, z drugiej strony, proszę Państwa, na metabolizm, w tym, proszę Państwa, też na wzrost zawartości na przykład redukazy azotanowej, czyli na przemiany azotowe. I to, proszę Państwa, wszystko jest widoczne na polu. Dzięki temu osiągamy faktycznie lepsze rezultaty. Oprócz ochrony, coś, co dostaniecie Państwo, można powiedzieć, już on top, w pewnym sensie nawet za darmo, to jest, proszę Państwa, ta działanie fizjologiczne, no, którego naszym zdaniem większych produktów, albo właściwie żadne inne produkty, które nie zawierają peraktostrobiny, nie oferują. Jeśli chodzi o stosowanie preparatów Signum i Cabrio Duo, tu Państwo widzicie cały schemat ochrony. Ja sobie jeszcze pozwolę troszkę sięgnąć wstecz. Więc jeśli chodzi o chwasty, no to polecamy stomp 400SC, który jako jedyny ze stompów jest zarejestrowany do ziemniaka. Spokojnie można go wymieszać z innymi preparatami. Myślę, że jest to naprawdę porządna ochrona przedschodowa, ale wcześniej, zanim po herbicyd, to jeszcze przypominam Państwu, że mamy Alstar, czyli zaprawę do sadzeniaków. Można aplikować ją generalnie do gleby, tak, ale mamy taką rejestrację w Europie, gdzie można preparat aplikować na bulwę, zarówno w sortowni, czy też już później podczas sadzenia. I proszę Państwa, jest następnie, jeżeli nie zadziała dobrze system doglebowy, jest szansa na zobaczenie dalej chwastów basagranem, preparat od lat znany i doceniony. Jeśli chodzi o chwasty jednoliścienne Focus Ultra, tu jest taka bardzo ważna informacja, bo Państwo być może pamiętacie, Focus Ultra z dawek wysokich, 2 litry przeciwko chwastom jednoliścienym i jeszcze wyższe dawki przeciwko chwastom wieloletnim, jednoliścienym. Tutaj my polecamy w tej chwili już 1 litr z daszem i to są chwasty jednoroczne, jednoliścienne lub 2 litry plus dasz przeciwko chwastom jednoliścienym wieloletnim, na przykład perzowi. Jeśli chodzi o zwalczanie chorób, proszę Państwa, myślę, że Acrobat dalej jest to bardzo cenny produkt, który działa kontaktowo i wgłębnie. Dlaczego cenny? No ponieważ przez wiele, wiele lat stosowania nie pojawia się nigdzie absolutnie odporność, w związku z tym jest to cenny preparat. Jeśli mamy do wykonania sporo zabiegów i chcemy w międzyczasie pomiędzy bardzo skutecznymi zabiegami systemicznymi czy systemiczno-wgłębnymi wykonywać zabiegi kontaktowe, to Acrobat jest idealnym rozwiązaniem. Następnie, proszę Państwa, jak mówię, warto rozważyć Signum 2 razy. Jeśli Państwo potrzebujecie zwalczyć oraz zarazę, to warto wymieszać Signum z jakimś preparatem zarazobójczym. I, proszę Państwa, kompleksowy zabieg, także Cabrio Duo też 2 razy. To wszystko oczywiście trzeba gdzieś tam trochę przemieszać z substancjami aktywnymi z innych grup chemicznych. I na koniec też jeszcze raz, preparat bardzo dobrze znany i proszę Państwa, od wielu lat stosowany. Znowu preparat, który już kilkadziesiąt lat jest stosowany w ochronie różnych upraw, w tym ziemniaka i też nie powstała odporność. W związku z tym warto też o taki preparat sięgać, po taki preparat sięgać. I to, proszę Państwa, byłoby prawdopodobnie już prawie wszystko. Jeszcze tylko podsumuję dla Państwa to, o czym powiedziałem. Po pierwsze, proponujemy skuteczną ochronę od zasadzenia plantacji. To, co Państwo widzieliście, czyli zaczynamy od Alstaru i tak dalej, i tak dalej. Wysoka skuteczność ochrony przeciwko głównym chorobom liści, łodyg i bulw. No to oferują nasze fungicydy, szczególnie Cabrio Duo i Signum. I to, o czym się naprawdę szczycimy, co jest bardzo ważne, to jest, proszę Państwa, wpływ na te kwestie fizjologiczne, czyli chronimy przed stresem, dodajemy tam, proszę Państwa, trochę więcej jakości i też ilości w plonie. No i ten plon faktycznie jest wyższy, jeśli chodzi o plon produkcji pod chipsy czy frytki, więcej tej frakcji, która jest pożądana, powyżej 50 mm i, proszę Państwa, wyższy plon skrobi. I to, proszę Państwa, z mojej strony jest wszystko. Pięknie dziękuję.
Jarku, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Jarek będzie jeszcze z nami przez cały czas. Jest kilkanaście pytań od Państwa, także po kolejnych dwóch prezentacjach będzie część pytań i odpowiedzi. Na pewno na te pytania będzie okazja odpowiedzieć. Jarku, proszę o wyłączenie i kursora, i mikrofonu, i kamery, bo przechodzimy teraz do następnego elementu naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest ekspert niezależny z Holandii, Gert Jan Ludgert, który pokaże, jak w Holandii wygląda kwestia radzenia sobie właśnie z artyneriozą ziemniaka. Zapraszamy na jego wykład. On jest przygotowany z tłumaczeniem, także również, jeżeli Państwo w jego trakcie będziecie mieli pytania, prosimy o napisanie, to jest pytanie do Henka, a później będziemy również mogli go poprosić na żywo o to, żeby na te pytania Państwa odpowiedział i się do nich ustosunkował. Także poprosimy w tej chwili o film. Witam wszystkich. Bardzo się cieszę widzieć Was po raz kolejny. Mam nadzieję, że będziemy mieli bardzo ciekawe spotkanie dzisiaj. Chcę Wam opowiedzieć dzisiaj o artyneriozie, o jej zwalczaniu, o samej chorobie, o problemach, które z nią mamy. Mam nadzieję, że będziemy mieli owocne spotkanie. Alternaria solani jest bardzo niebezpieczną chorobą ziemniaka. Widzicie często zbyt wcześnie obumarłe rośliny, mniej zbiorów, mniej zdrowych liści. Rośnie jej znaczenie w całej Europie. Przede wszystkim, między innymi w związku z ciepłymi latami, czasami jako skutek zbyt dużego używania środków przeciwko fytoftorze, czyli przeciwko zarazie, które mają wąskie spektrum, na przykład mankozeb czy manep. Co widzimy również dzisiaj, to mamy coraz więcej wczesnych odmian i wygląda, że one są bardziej wrażliwe na alternariozę. Mniej odporności w samych roślinach spowodowane przez deficyty czy chociażby przez suszę. Również widzimy zagrożenie zaraz po kwitnieniu. Jako rezultaty mamy obumieranie roślin, mamy coraz więcej bulw, które są zarażone, widać to po zbiorach. Czasami możemy nawet mieć 8-10% strat w plonie, chociażby w Holandii, a na świecie w niektórych rejonach może być nawet 70% redukcji plonu. To, co również widzimy w przypadku Alternaria solani, to jest również interakcja z innymi chorobami, chociażby tymi powodowanymi przez Verticillium czy Stemphylinum. Jeżeli patrzycie na to zdjęcie, widzicie, zbyt wcześnie rośliny obumierają. Mniej plonu, mniej zdrowych liści. Również konidia i zarodniki, które opadają w opadających liściach, atakują również bulwy. To są oczywiście straty w konkretnych pieniądzach. Jeżeli patrzymy na rozwój tej choroby, rozwój następuje tej choroby między 10 a 35 stopni Celsjusza, natomiast optimum to jest w zakresie 20-30 stopni Celsjusza. Choroba może przetrwać w glebie w postaci grzybni, w resztkach liści czy pozostawionych bulwach w formie zarodników, konidiów. Potem się roznosi przez wiatr albo przez rozbijane krople wody. Również pomidory czy chociażby psianka czarna są roślinami mametycznymi do tej choroby. Zarodniki kiełkują, jeżeli w obecności wody i przy wysokiej wilgotności powietrza. Czyli na przemian, jeżeli mamy suchą i ciepłą pogodę i wilgotną pogodę, to są idealne warunki dla rozwoju tej choroby. Czyli deszcz, nawadnianie zaraz po okresie suchej pogody powoduje, że wręcz epidemicznie to wygląda. Uszkodzenia na liściach są widoczne po 6-8 dniach od zakażenia. Jeżeli patrzymy na cykl życiowy, widzicie od początku ten cykl życiowy w glebie, widzimy grzybnie i zarodniki, które infekują roślinę i podczas sezonu roznoszą się przez wodę, przez wiatr.
lądują na liściach i dojrzewają, powstają kolejne cykle atakujące następne rośliny i cykl jest zamknięty. Jeżeli chodzi o alternariozę, mamy dwa rodzaje grzybów, które powiem: Alternaria solani, Alternaria alternata. I problem jest to, że bardzo ciężko rozróżnić jedną od drugiej. Tak naprawdę potrzebujemy do tego mikroskopu. Na polu jest to prawie niemożliwe rozróżnić dwa rodzaje tego grzyba. Można powiedzieć, że alternata jest spowodowane przez słabe warunki wzrostu, stresy, na przykład susze, deficyty składników pokarmowych, manganu czy magnezu. Również zależy jej obecność od odmiany ziemniaków. Natomiast solani jest aktywnie atakującą rasą, rodzajem. Pojawia się od końca lipca, początku sierpnia i również są możliwe infekcje na bulwach po zbiorach. Jeżeli widzimy tutaj te rodzaje alternarii, widzimy te różnice w jej wyglądzie. Jeżeli alternaria solani, czyli sucha plamistość liści, widzimy duże plamy na liściach i te plamy na liściach, to zobaczycie później na dokładnych zdjęciach lepiej, widać koncentryczne kręgi. Alternaria alternata, i to nazywamy brunatną plamistość liści, widać wiele małych takich brązowych plamek, przede wszystkim obok nerwów liścia. Ale na początku możecie sobie wyobrazić, że takie małe plamki od alternata i od solani i tutaj też są ciężkie do rozróżnienia. I dlatego potrzebny jest do tego mikroskop. Gdy widzimy na formy pod mikroskopem, widzicie dużą różnicę między dwoma tymi rodzajami grzybów powodujących alternariozę. Tutaj widać solani i conidia również alternata. Tutaj widzicie zarodniki. Te wyglądają w formie serii, a tu są pojedyncze. Tu widzicie, są w formie serii. To jest różnica pod mikroskopem. Jeżeli patrzymy później po zbiorze, widzimy również, że pojawianie się, rozpowszechnianie się na bulwach. Widać coraz więcej infekcji bulw. Widzicie, że nawet kiedy jest nieuważnie zbierane, kiedy one się o siebie obcierają, otwierają się ranki i infekcja następuje, bulw. I widać takie później, na początku przy zbiorach je zauważyć. Widać później takie zapadające się plamy, to nie możemy wtedy dostarczyć tak dobrej jakości. Jeżeli chodzi o sadzeniaki, to mamy również tam problem z kiełkowaniem. I jeżeli patrzymy na charakterystykę również, zawsze mówię do swoich producentów, nie róbcie tego błędu, nie rozpoznając, o jaką chorobę nam chodzi. W tym przypadku nie mylcie alternariozy z deficytami składników. Na lewo widzicie plamki spowodowane deficytem manganu. Te plamki są wokół nerwów liścia. Inaczej niż w przypadku deficytu magnezu, niedoboru magnezu. Widać większe plamki na całej powierzchni. To jest między nerwami. I to jest widoczne na następnym slajdzie. Tutaj widzicie alternariozę. Charakterystyczne, dobrze widoczne, koncentryczne kręgi alternarii. A tutaj widać magnezu niedobory. Widać między nerwami te duże plamy. One są między właśnie na całej powierzchni liścia. Zanotujcie sobie bardzo dobrze, co to jest, co za choroba. To był mój telefon, przepraszam. Na następnym slajdzie
Kiedy macie dobrą ochronę na polu, widać bezpośrednio różnicę, to akurat za zabieg Signum. Widzicie różnicę między niechronionymi i chronionymi z Signum. To oznacza, że macie dużo dłuższą obecność liści, większą powierzchnię liści, macie większą możliwość uzyskania dobrej jakości, więcej plonu. Jeżeli popatrzymy na kolejne slajdy i zobaczymy na środki ochrony roślin, które mamy chemiczne do dyspozycji. Nie ma ich zbyt wiele. Na początku chciałbym zwrócić Waszą uwagę na produkt, którym dużo pracujemy w Holandii. To jest Signum, Signum z firmy BASF. To jest kombinacja między prakostrobiną i boskalidem. Bardzo dobrze działa przeciwko Alternaria solani, ale również Alternaria alternata na oba rodzaje. To jest różnica z innymi produktami, chociażby z Amistarem, substancja azokcystrobina, który również jest dostępny na rynku. On zawiera azokcystrobinę. Natomiast azokcystrobina nie jest skuteczna na rodzaj alternata. Wracając do Signum, dawka 0,2 kg. Dlaczego używamy Signum, a nie odchodzimy od Amistara? To jest dlatego, że problem z tym rodzajem alternata nie jest rozwiązany. To jest produkt systemiczny, translaminarny, czyli ma tą dystrybucję, która troszkę idzie też do góry, to jest roznośną substancję aktywną. Jeżeli jest potrzebne, trzeba zastosować co 2-3 tygodnie. To zależy od presji patogenu. Jeżeli patrzymy na doświadczenia, to są poletka doświadczalne z 14 września. Widać wyraźnie różnicę między innymi poletkami, a poletkami, gdzie był stosowany Signum. Mamy pełni zielone poletko w porównaniu z tymi, które już nie traktowano, bo umierały. Nie chcę Wam pokazać zbyt dużo wyników, ale to jest efekt kontroli alternariozy, jeśli chodzi o plon. To była kombinacja 24 różnych doświadczeń w naszych ostatnich latach. Co widzicie, że to traktujemy nietraktowane jako 100%. Widzicie pełny zbiór plon z hektara. Jeżeli zastosujemy Signum, to mamy 7-8% więcej plonu w porównaniu z nietraktowanym. To jest bardzo ważne również dla nas, że mamy wielkość tych bólów powyżej 50 mm i tutaj mamy ponad 12% więcej. To są pieniądze, które zarabiacie. Idźcie na inne doświadczenia z 2017 roku z Westmas. To jest na glebach gliniastych. Widać porażenie alternariozą na odmianie Fontana. Porównujemy nowy produkt, substancję, którą Dificonazol, o nazwa Narita, w porównaniu z Signum. Od połowy sierpnia widzicie wzrost porażenia alternariozą. 1 września, 6 września widać 50% porażonych. Jeżeli mamy kombinację Narity, kombinację Signum, Signum, Narita, Signum, Narita, Signum, 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 Narita, Signum, Signum, Narita, Narita. Widzicie, że tutaj jest praktycznie zerowe porażenie. Bardzo użyteczne obie substancje. Kiedy mówię dwa produkty, to jest bardzo ważne, żeby kontrolować alternariozę. Musimy również kontrolować produkty, które kontrolują zarazę ziemniaka. Pierwszy, który używamy, jest Signum. Można go zużywać dwa razy. Raczej sugeruję na początku, bo obydwa produkty są, mają zastosowanie prewencyjne. Kiedy opryskamy za późno, kiedy już mamy infekcję,
to jest zbyt późno, żeby zastosować Signum. Prewencyjnie, to jest najważniejsze. I później trzeci czy czwarty, jeżeli chodzi o zastosowanie, powinna być Narita. Zmieniajmy substancję aktywną. Nie zmieniajmy firmy, ale zmieniajmy substancję aktywną. Niektórzy używają również Amistar, ale pamiętajcie, że on nie działa, jeżeli chodzi o rodzaj alternata. Rozpocznijcie, kiedy 2/3 kwitnienia nastąpiło już. W odległości 14-21 dni zabieg od siebie. To zależy oczywiście od warunków, od roku, od presji choroby. Chcę wspomnieć, że niedługo będziemy nie mieli dostępu do środków opartych na mankozebie. W całej Europie, w Unii Europejskiej, na koniec 2021 roku nie będziemy mieli dostępu do środków opartych na mankozebie. Wszystkie te produkty, które są oparte na tej substancji aktywnej i do zwalczania zarazy, właśnie znikną nam z rynku, jeżeli mają mankozeb. Moja sugestia jest, żeby zacząć o czasie, żeby pilnować tego do końca. Dwa razy Signum, jako wczesny zabieg, pierwsze zabiegi, prewencyjnie przeciwko alternarii, ma również bardzo dobry efekt w kontroli sklerotinii i ma również bardzo wysoką efektywność. Odległość między zabiegami 14 dni i kończymy z Naritą. Dwa razy Signum, dwa razy Narita. Niektórzy producenci mają dobre też wyniki. Pierwszy raz Signum, drugi raz Narita, potem Signum i czwarty raz jako czwarty zabieg Narita. Musicie zmieniać, różnicować produkty. Różnicowanie jest bardzo ważne, dlatego że obydwa produkty są cenne, jeżeli chodzi o ograniczanie odporności. Jeżeli będziemy różnicować zastosowane produkty, to będziemy mieli dłuższy czas, gdy obydwa produkty będą działały efektywnie. Nie opryskujcie jednym produktem przez cały czas. Różnicujcie, zmieniajcie produkty. Następny problem problem jest powodowana przez kolegotrichą coccodes, czyli antraknozą ziemniaka. Widać to w formie małych, czarnych sklerocjów na bulwach, ale również sklerocja są widoczne na pędach, na stolonach. Ta choroba jest również w tym samym czasie, co verticillium i alternarioza. To jest kompleks chorób. Jeżeli popatrzymy na antraknozę, to jest również ciężki patogen roślin, powoduje właśnie objawy antraknozy na pomidorach i na ziemniakach. Może zaatakować chociażby ziemniaki, cebulę, pomidory i ma bardzo dużą ilość roślin takich, w których może przetrwać. Chociażby z rodziny dyniowatych czy psiankowatych. Te grzyby przetrwają w glebie i one kiełkują czy wzrastają w ciepłej temperaturze i wilgotności dużej. Również symptomy widać na pędach i na liściach, które powodują obniżenie strat w plonie. Również to jest czynnik, który powoduje, że ten kompleks czy zespół wczesnego obumierania roślin. Jeżeli mówimy o tym kompleksie wczesnego obumierania roślin, to jest bardzo ważne, żeby to kontrolować. Tu mamy doświadczenie z Delips, z południowej części Holandii. Widać ataki na pędy tutaj. To mamy ilość pędów z tymi właśnie objawami antraknozy. Odmiana Fontana, nietraktowane, prawie 45%. 13 września. W tym przypadku mamy Signum, dwa razy, trzy razy Narita. A również mamy zabieg All-Starem. To był podczas mojej poprzedniej prezentacji o tym więcej mówiłem, o Alstarze.
Wtedy, kiedy mówiliśmy o rizoctoniozie, to jest również efekt zastosowania Ostara na antraknozę. Jeżeli patrzymy na inne doświadczenie, to były doświadczenia amerykańskie, bardzo ciekawe. Widzimy procent tych plam antraknozy, również patrzymy na DNA tej choroby i plon. Tutaj mamy nietraktowane. Na czerwono to jest obecność tych właśnie plamek antraknozy, a tutaj widzicie w momencie, kiedy stosujemy zabiegi glebowe i zabiegi glebowe i liściowe. Natomiast jeżeli popatrzymy, co jest ważne, że również ilość tego DNA choroby się zmniejsza. Patrzymy na plon, nietraktowany 52 tony. Kiedy mamy tylko zabiegi doglebowe z All-Starem, to było 2,6 tony więcej, ale kiedy mamy kombinację glebowych i później naliściowych zabiegów, to mamy 65, to mamy 52, a to mamy 65. To jest prawie 13 ton różnicy. Jeżeli patrzymy na antraknozę, również kolejne doświadczenia w The Lips 2017, mamy problem, procent tego słabo rosnących pędów. 13 września, drugie doświadczenie. Mamy tu prawie 25% na odmianie Fontana. Mamy w przypadku Signum tylko 5%. A w przypadku All-Stara mamy jeszcze niżej. Kolejna choroba, którą chcę krótko Wam wspomnieć, to jest grzyb Sclerotinia sclerotiorum, to jest gnilizna twardzikowa. Widzicie to w formie malutkich takich grzybków w glebie. Również widać tutaj te sklerocja widoczne na napędach rośliny. To jest bardzo ciekawe, że gnilizna twardzikowa, że ona zimuje w glebie, jakie czarne sklerocja i one później kiełkują i produkują malutkie takie grzybki, które nazywają się apotecjami. I one wystrzeliwują zarodniki, które trafiają później na liście ziemniaków. Na szczęście również produkty Signum i Narita, mówiłem o nich w przypadku alternariozy i również antraknozy, ale również te dwie substancje działają przeciwko zgniźnie twardzikowi. To jest wartość dodana do tego, że mamy tutaj Signum w walce właśnie ze sclerotinium. I między 2014 a 2016 były doświadczenia. Widzicie ilość zainfekowanych pędów ponad 40%. Czyli mamy późne zastosowanie Signum. Wtedy widzicie, że jest zredukowane tylko do 10, natomiast 4 razy Signum. Mamy jeden ekstra zabieg. To około 6%. Ale kiedy mamy 3 razy, ale we wczesnej fazie, bo grzyby są już grzyby obecne wtedy, widzicie, że jest niesamowicie pozytywny efekt zastosowania Signum. Jeżeli zastosujecie Signum to samo z Naritą, jeżeli będziecie zwalczać wtedy alternariozę, antraknozę i również sklerotinię. To widzicie doświadczenia z 2016 na takich piaszczystych bardziej glebach. Widzicie nietraktowane, ponad 30% zainfekowanych roślin. Tu mamy blok zabiegów Signum w sierpniu i to widać, że to jest za późno. Obniżona jest ilość infekcji, ale to jest ciągle powyżej 11-12%. Kiedy mamy na początku, w połowie lipca, blok zabiegów Signum, to mamy 9%. Kiedy mamy znowu blok na początku lipca, jest obniżenie. Natomiast kiedy mamy blok zabiegów Signum bardzo wcześnie, w czerwcu, wczesny zabieg do listny, no to wtedy widzicie, że jest 4%. Czyli widzicie, z 32 na 4% to jest tylko efekt zastosowania wczesnego Signum.
To jest koniec mojej prezentacji na dzisiaj. Pokazałem wam zagrożenie alterneriozy. Pokazałem wam również, jak w kompleksie alterneriozy i antraknozy, jak one działają razem. I również zgnizna twardzikowa wspólnie z nimi atakuje. I to jest możliwe, żeby z jednym, z dwoma produktami można te trzy choroby kontrolować. I to, moi drodzy, dziękuję za waszą uwagę. Życzę wam super sezonu. Jedźcie, odwiedzajcie swoje pola. Oglądajcie swoje rośliny. Patrzcie, co się dzieje. I podejmujcie swoje decyzje na czas. Tego wam życzę. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy Henkowi za jego prezentację. Henk będzie dostępny po prezentacji końcowej, którą przedstawi za chwilkę pan Jakub Bodziony z firmy AVR. Ja w międzyczasie poproszę naszego kolegę Jarka, co by kursor wyłączył swój, bo tam co chwilka się pokazuje. Natomiast w tej chwili zapraszam do nas pana Jakuba, Kubę z firmy AVR, także oddaję głos i to proszę Państwa po tej prezentacji, przypominam, będzie sesja pytań-odpowiedzi, jeżeli ktoś ma czasem jakieś pytania do naszego gościa z Holandii, to proszę je zadawać, jeżeli ma pytania również do Jakuba, to proszę, a później na samym końcu będziemy mieli prezentację dotyczącą, znaczy konkurs krótki z tymi ciekawymi nagrodami. Także ja znikam już z ekranu i Jakub, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Jeszcze raz moje imię Jakub, nazwisko Bodziony, reprezentuję firmę AVR tutaj w Polsce. Chciałbym pokrótce, bo pewnie czas nas nagli, przedstawić portfolio firmy AVR, które mamy Państwu do zaproponowania. Pokrótce, szybka historia. Ponad 172 lata na rynku. Niemalże w 1850 roku ten oto dżentelmen właśnie założył firmę AVR. Skąd wzięła się jego nazwa? A właśnie od imienia, czyli Alphonse, nazwisko Van Stenkiste i z miejscowości Rosselare, gdzie znajduje się nasza właśnie fabryka. I tak od ponad 172 lat rozwijamy się dla Państwa, by móc zapewnić Wam pełną linię produktową. Od przygotowania gleby do sadzenia poprzez sadzarki, obsypniki bierne, jak i aktywne, kombajny, jedno dwurzędowe, samobieżne czterorzędowe, taśmociągi do przechowalni, pryzmowniki, kosze przyjęciowe. A więc zacznijmy od uprawy gleby. Maszyna GeForce. GeForce jest to maszyna, która może przygotować tak zwane pole w pełnym wymiarze, szerokości pracy. Możemy ją używać również do aktywnego przygotowania czy formowania redlin, jak również do przygotowania pod marchew. Mamy dwa rodzaje rotorów, rotor z czterema bądź sześcioma zębami. Daje nam to możliwość poruszania się w ziemiach cięższych, kiedy używamy zębów właśnie sześć, co pozwala nam na zużycie mniejszej ilości paliwa i na szybsze doprawienie ziemi, bądź cztery, kiedy ten kamień występuje. Co to nam daje? A w tym momencie właśnie, jeżeli są kamienie, łatwiej ten kamień pomiędzy tymi zębami przepłynie. Dodatkowo mamy również zabezpieczenie w postaci trzeciej śruby na właśnie pola dość lekko zakamienione. Przygotowanie do siewu marchwi, również maszynę GeForce możemy do takiego siewu przygotować. Jak najbardziej mamy formownicę zagęszczającą redliny, dodatkowo również dodatkowe zęby na środku redliny poprzez właśnie przygotowanie tej ziemi pod siew marchwi. Multiwator, agregat do przygotowania na przedni tuz. Jest to bardzo popularna maszyna w Holandii ze względu na to, że są bardzo ciężkie ziemie i ta maszyna już przygotowuje nam wstępnie redliny i kolejnie wsadzamy sadzarką właśnie już przygotowane redliny ziemniaka. To daje nam taką możliwość, że maszyna jest przygotowana pod sadzarka, czy ziemniaki są już wsadzane pod przygotowaną tak zwaną poduszkę, bo wiemy, że ziemniak lubi właśnie tą poduszkę. Kompakt, alternatywa do tylnego zawieszenia, jeżeli ktoś nie ma przedniego tuza i womu, możemy jak najbardziej maszyny ze sobą złączyć, sadzarkę razem z maszyną kompakt. To nam daje, że poza ciągnikiem, wiemy, że ciągnik waży swoje, maszyna dodatkowo doprawia glebę i ponownie właśnie ziemniak jest wsadzany w tą poduchę. Jeśli chodzi o kolejną maszynę, jest to maszyna kombi, wielorak kombi. Jest to rama jedna dla trzech elementów, to znaczy możemy wykorzystywać ją do trzech prac. Pierwszą jest obsypnik,
drugą jest chwastownik i trzecią jest pielnik. Więc jeżeli bardzo często mamy zapytania od strony rolników właśnie poprzez ktoś uprawia ziemniaki eko, jak najbardziej takie maszyny się do tego nadają poprzez mechaniczne niszczenie właśnie zachwaszczenia. Jeżeli ktoś również taką maszynę posiada i chciałby ją używać do formowania wstępnego, kwestia zamiany po prostu elementów roboczych, ponieważ rama jest wspólna dla tych trzech elementów, więc wykorzystanie jej na maksa. Przechodzimy do sadzarek. Sadzarki. Mamy w końcu sadzarki Ceres 200, sadzarki dwurzędowe zawieszane, mechaniczne, hydrauliczne napędy. Dodatkowo hydrauliczna również przygotowana jest do sadzenia w tak zwane zagony. Wiemy, że u nas w Polsce często, czy coraz bardziej popularne robi się odkamienianie pól, co powoduje, że zagony są przygotowane pod sadzarki, więc po środku, co tutaj możemy zauważyć, są dodatkowo właśnie blachy, które powodują, że ta ziemia nie przesypuje się na zewnątrz, więc bezpośrednio wjeżdżamy w ten zagon i jak najbardziej możemy w takich zagonach również sadzić ziemniaki. Od tego roku nowość na sezon 2021, zmodernizowana sadzarka modelu Ceres, Ceres 440. Jest to połączenie technologii XXI wieku. To znaczy, że na sadzarce mamy zamontowane już czujniki, sensory, które powodują, że wysyłamy w chmurę informacje, jaka ilość bulw została wysadzona na hektar. Widzimy wszystkie informacje, takie jak spalanie paliwa na hektar, ilość pustych kubków, możemy również zrobić mapowanie. Dodatkowo w standardzie każdy element wysadzający ma swój napęd hydrauliczny. To nam daje, że jeżeli ktoś zakłada ścieżki technologiczne i sadzimy to na GPS-ie, w momencie, kiedy zaczynamy sadzić, powiedzmy w rzędach wewnętrznych bądź zewnętrznych, gdzie nie mamy sąsiadów, możemy to zagęszczenie bulw zrobić większe, po to, żeby uzyskać jak najbardziej wyrównany plon. Więc to u nas jak najbardziej znajduje się już w standardzie i sadzarka jest przygotowana od początku pod system Izobas. Opcjonalnie, jeżeli ktoś Izobasa nie ma, jak najbardziej możemy ją wyposażyć również w komputer sterujący. Największa sadzarka Ceres 450, sadzarka ciągana, już powiedzmy na gospodarstwa większoobszarowe, również w napędzie hydraulicznym, mechanicznym, w standardzie są skrętne koła, również tutaj opcjonalnie akurat możemy wyposażyć w hydrauliczny napęd na rząd, elektryczne wyłączanie w klin, możemy zaprawianie zrobić chemiczne, zaprawianie proszkowe, do tego dołożyć również podsiewacz do nawozów. Bardzo ważne, myślę tutaj dla nas wszystkich producentów, jest to, że kiedy mamy problemy z podsiąkaniem wody na glebach ciężkich, firma AVR ma bardzo dobrze rozwiniętą formownicę. Co nam to daje? A tutaj obraz, który przedstawia, pokazuje nam, że bulwa mateczna jest wysadzona powyżej poziomu zero. Wysokości, jakie nam tutaj formownica osiąga, to jest od 27 do ponad 30 cm. To właśnie, jeżeli są opady deszczu, zbyt długa ta woda stoi pomiędzy redlinami, w późniejszym czasie mamy problemy z gnieciem bulwy matecznej czy szetlinkami na młodych bulwach. Właśnie, tutaj bulwa jest powyżej deszko tego poziomu zero, więc to podciąganie jest łatwiejsze, mamy mniejsze problemy z tymi problemami. Dodatkowo, jeżeli są tereny górzyste i coraz większy problem erozyjny w Polsce, jak najbardziej również możemy zaproponować Państwu system antyerozyjny, łopatki, które tworzą tak zwaną kaskadę, w momencie kiedy jest nawałnica, woda nie spływa w doły pól i nie gromadzi się tam, a dodatkowo też pomaga na lepsze podciąganie, jak również w momencie, kiedy Państwo nawadniacie, żeby właśnie ta woda również nie spływała w dół, a po kolei podciągała całość bulw. Komputery sterujące bardzo proste w obsłudze, intuicyjne, są dotykowe, możemy poruszać się poprzez tutaj widoczne panele, jak również najbardziej możemy tymi przyciskami bocznymi się przemieszczać. Pokazuje nam każdy jeden element sadzący, puste kubki, możemy sobie ustawić ich wielkość, tak zwanych pustych kubków, które możemy zaakceptować, wytrząsacz, otrząsacz ziemniaków, aby nie było podwójnych czy pustych kubków, więc wszystko sterowane jest z poziomu komputera w momencie, kiedy jest sadzarka hydrauliczna. Wiemy, że 21 rok również to, co nasi poprzednicy powiedzieli, coraz więcej substancji aktywnych odchodzi niestety w zapomnienie, co nam utrudnia coraz tą większą pracę. Proponujemy Państwu mechaniczne niszczenie łęcin. Maszyny nazywają się z rodziny Rafale, są to maszyny dwu-czterorzędowe, jak również możemy zrobić na 8 rzędów. Maszyna jest wyposażona w napęd przekładni dwustronnej, może być zawieszana na przednim bądź tylnym tuzie. Przechodzimy do zbioru. Kiedy nasze ziemniaki już są gotowe do zbioru i potrzebujemy wjechać w pole, proponujemy Państwu kombajn z serii
Spirit 6100, jednorzędowy zbiornikiem około 6 ton. Kombajn jest napędzany mechanicznie, szerokość taśmy kopiącej 80 cm. Ważna rzecz, w momencie kiedy kombajn jest mechaniczny, nie mamy dodatkowego zabezpieczenia na przykładowo urwanie się taśmy. Jest właśnie u nas w standardzie coś takiego jak sprzęgło zabezpieczające, sprzęgło krzywkowe, w momencie jeżeli coś trafi na taśmę, jakiś pręt, cokolwiek, co ją zablokuje, aby uniknąć zerwania się taśmy i dodatkowych kosztów, przekręca się te sprzęgło i to nam ratuje, zapobiega dodatkowym kosztom. Automatycznie kopiowanie redliny jest to jak najbardziej również opcjonalne wyposażenie. Rolki są rotujące na stole przebierczym, aby, nie wiem, typu kamienie czy mniejsze ziemniaczki, które nie zbieramy bądź zbieramy, to możemy puścić je najbardziej pod stołem przebierczym do zbiornika. Zastosowanie, czyli separacja w kombajnach Spirit 6100, jedne potrójne palce zgarniające, rolki, które dają 100% wydajności kombajnu, bądź szczotka. Mamy takie maszyny sprzedane w Polsce, szczotka bardzo dobrze sprawdza się na ziemię zakamienione, 80-95% separacji kamienia z ziemniakiem, więc jak najbardziej polecana na bardzo mocno zakamienione gleby. Spirit 5200, dwurzędowy kombajn, również mechaniczny, troszeczkę inna koncepcja niż powiedzmy wszystkie kombajny, które są dostępne na rynku. No i co najważniejsze, że kombajn dwurzędowy niemalże jest w cenie porównywalnej do Spirita 6100, jednorzędowego. Przedstawię Państwu, jak to się ma dokładnie. Kombajn polecany jest na ziemię lżejsze, na wczesny zbiór, czy na powiedzmy ziemię niezakamienione. Dlaczego? Poprzez taśmę kopiącą i odsiewającą, standardowo w kombajnach zawsze mamy pierwszą taśmę wzdłużną, później poprzeczną. Tutaj jest to koncepcja troszeczkę inaczej rozwiązana, dlatego że jest taśma pionowa, palcowa, która dodatkowo nam odseparowuje właśnie tą łęcinę, te grudki, następnie ziemniak spada na dół na pierwszą taśmę wzdłużną, drugą taśmę wzdłużną i po właśnie te rolki deflekcyjne kierowany jest na stół przewierczy. Bardzo wysoka wydajność właśnie na ziemię lekkie, i na ziemię niezakamienione i na wczesny zbiór. Tak właśnie tylko i wyłącznie możemy zastosować te rolki przepychające towar na stół przewierczy. Nie mamy tam żadnej dodatkowej separacji w postaci właśnie palców separujących bądź szczotki. Dwurzędowy Spirit 6200. Ważna rzecz, jeśli chodzi o kanał kopiący. W momencie, kiedy decydujecie się Państwo na zamówienie kombajnu przykładowo 2x75 bądź 90, w momencie, kiedy Was sąsiad poprosi o pomoc, nie ma najmniejszego problemu, przestawiamy sobie z 90 na 75 bądź 70 na 95, dlatego że właśnie kanał kopiący jest ponad 1,65 m. Kwestia zamówienia, tylko podania informacji do fabryki, reszta należy do Państwa decyzji. Mówię, nie ma problemu z przestawieniem, kwestia dobrania kilku części dodatkowych, możemy jechać na jakieś dodatkowe usługi. Niskie zapotrzebowanie, bo około 90-110 koni. Opcjonalnie możemy wstawić hydrauliczny otrząsacz na taśmie, więc możemy sobie reagować z kabiny ciągnika. Zbiornik WB, czyli do wyładunku non-stop. Widzimy coraz większe zapotrzebowania na wydajność, więc dużo takich maszyn sprzedaliśmy również ze zbiornikiem WB. Jest mniejszy zbiornik, nie jest 6 ton, ponad 4,5, ale pozwala nam to uzyskanie większej prędkości jazdy. Możemy kopać i wyładowywać w tym samym momencie. Tak właśnie, jak mówię, kanał jest uniwersalny, nie ma najmniejszego problemu z przestawieniem, jeśli chodzi o dystans do kopania. Tutaj również mamy dodatkowo jedną więcej opcję, jak w Spiricie powiedzmy 6100, są to dwa niezależne ze sobą palce separujące, dwie prędkości niezależnie dwóch rzędów palców separujących. W tym modelu Spirit 6100 niestety tego na dzień dzisiejszy nie ma, tutaj możemy uzyskać dodatkową tą separację właśnie grud czy kamieni w Spiricie 6002. Jeśli chodzi o, powiedzmy, flagowy model, Spirit 9200, jest to jeden z, czy to jest największy nasz kombajn ciągany, wyposażony w unikalny system doczyszczający, tak zwany cross roller. Również tutaj kanał uniwersalny 1650 mm, przepraszam, jeśli chodzi o zbiornik 8 ton, jeśli chodzi znowu o zbiornik WB, czyli ten do wyładunku jest ponad 6,5 tony. Kombajn jest w pełni sterowany hydraulicznie, czyli każda jedna taśma kopiąca, odsiewająca, taśmy wzdłużne, poprzeczne, jeśli chodzi o stół przebierczy, wszystko sterowane jest osobną prędkością, to daje nam na uzyskanie jak najbardziej dostosowania się do coraz cięższych warunków panujących w późniejszym sezonie, no i właśnie ten system cross roller, który tutaj w pozycji numer 6 jak najbardziej możemy zamienić.
Jest to dodatkowe doczyszczenie ziemniaka w momencie, kiedy są właśnie trudne warunki kleiste w późniejszym sezonie. Bardzo ważna rzecz. W momencie, kiedy już mamy ten cross roller, w standardzie macie Państwo napęd w firmie AVR podwójny. Co to daje? W momencie, kiedy są ziemie lekkie czy początek sezonu, aby uniknąć jak najszybszego odsiewania się ziemi, dajemy jedną długą taśmę, więc jak najdłużej utrzymujemy tą ziemię na kombajnie. I dochodzimy do systemu cross roller. Jeżeli on jest niepotrzebny, prędkości wałków gumowych, żółtych i zielonych ustawiamy na tej samej wysokości, z tą samą prędkością i działa to na zasadzie taśmy podającej dalej. W momencie, kiedy są ziemie trudniejsze w uprawie czy cięższe, koniec sezonu, możemy bezproblemowo zamienić, dlatego że mamy właśnie napęd podwójny, na dwie taśmy. Więc w tym momencie możemy już załamać redlinę, powodując opadnięcie tej redliny tutaj. Redlina się rozłamuje, powstaje większe możliwości odsiewające się i możliwości tutaj cross-roller, który nam daje, czyli rewersy prędkości, zmienianie wysokości tych gwałków metalowych w stosunku do żółtych, daje nam jak najbardziej dużą wydajność, aby tego ziemniaka jak najbardziej delikatnie, ale jeszcze ciągle to czyścić. Jest to pobrane z naszych kombajnów samobieżnych Puma 3, czy na dzień dzisiejszy Puma 4.0. Tak właśnie wygląda ten cross-roller. Każda sekcja tych wałków gumowych jest 20-centymetrowa, więc jeżeli nawet trafi nam się jakaś pozostałość metalowa, uszkodzi nam czy wytrze ten wałek metalowy, nie musimy wymieniać całości, czyli ponad tego 1,20 czy 1,50 szerokości wałka, wymieniamy 20-centymetrową część, co pozwala nam zaoszczędzić, uniknąć dodatkowych kosztów. Bardzo ważna rzecz, co widzimy, coraz więcej gospodarstw uprawia nie tylko ziemniaki, ale również cebulę, buraczka i widzimy coraz więcej zapotrzebowania na uniwersalność maszyny, czy wykorzystanie maszyny do również innych upraw. Chciałbym tutaj Państwu zaprezentować przystawkę do zbioru cebuli, jak również szybką zmianę przystawki. Poprosiłbym tutaj moderatora, aby nam włączył film, dosłownie z zegarkiem w ręku coś takiego możemy zrobić 20 minut poprzez przełączenie z kopaczki właśnie teraz tutaj od ziemniaka. To, co widzimy, jest to przyspieszona wersja, powiedzmy, więc myślę, że około 20 minut jak najbardziej. Jest to kopaczka w tym momencie zainstalowana do wykopów ziemniaka. Kiedy rano pogoda na to pozwala, kopiemy ziemniaki, po południu jest zbyt gorąco, mamy możliwość pozbierania cebuli. Odpinamy uniwersalny kanał, jeśli chodzi tutaj o ziemniaka, przykładowo 75-90. Zabezpieczenie znajdują się w kanale, jak i na zewnątrz. Dodatkowo zamontowane są rolki do prowadzenia po bokach i na samym przodzie, co jak widzimy nie ma trudności w przemieszczaniu się i również właśnie niestandardowo, bo napęd hydrauliczny szczotki, co powoduje, że ziemia czy cebula nie jest pchana, a nagarniana do kanału, więc nie ma tak zwanego efektu ból dyżurowania. Jak widzimy, tutaj jest napęd do podłączenia hydraulicznego, więc możliwość wykorzystania w 100%. Mamy taką maszynę również sprzedaną na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia. Zadowolenie klienta bardzo duże. Ma dodatkowo jeszcze przystawkę do zbierania buraczka ćwikłowego. Więc dodatkowa jeszcze jedna kopaczka powoduje na to, że kombajn w tym momencie jest wykorzystany niemalże w 100% swojego przeznaczenia. Więc tutaj również ustawiamy sobie prędkości, szczotki do nagarniania, co pozwala nam na zwiększenie prędkości zbierania. Unikat na rynku, kopaczka elewatorowa Links. Dlaczego unikat? Dlatego, że każda z firm proponuje albo wykop boczny, albo wykop poza kołami ciągnika. AVR proponuje Państwu dwie możliwości w jednym, albo z boku, albo w środku. Wybór należy do Państwa, w standardzie jest jeden i drugi system. Co to nam daje? Daje nam na pewno wykop boczny, to jak widzimy tutaj, że koła ciągnika mogą być dużo większe w momencie, kiedy są właśnie końcówki sezonów, czy trudne warunki do wykopów, zapotrzebowanie na moc wzrasta, potrzebujemy dodatkowo napęd kół hydrauliczny i tak dalej. Tutaj nie, tutaj od tego uciekamy, ciągnik jak najbardziej radzi sobie w każdych jednych warunkach na cięższych ziemiach poprzez właśnie napęd na 4 i większa przyczepność czy mniejszy poślizg na kołach. W momencie, kiedy, tak jak widzimy tutaj na samym końcu kopaczki, jest boczny wysyp, kiedy mamy koła, powiedzmy, do międzyrzędzi, jak najbardziej możemy kopać tak zwany inline. W momencie, kiedy brakuje nam przyczepy na polu, żeby maszyna nie stała i nie traciła na swojej wartości, możemy wykopywać,
dać tak zwany rewers. W tym momencie możemy przekupywać redliny, wsypywać ziemniaki dodatkowo pomiędzy dwie. Kiedy przyczepa przyjeżdża, robimy kolejny wykop i zbieramy tak naprawdę z czterech rzędów, czyli robimy tak zwany windrowing. Więc wykorzystanie maszyny również jest na 100%. Widzimy mniejsze zagniatanie gleby, nie ma problemu na kaleczenie ziemniaków. No to już największa nasza maszyna w portfolio, jeśli chodzi o kombajny. Kombajn samobieżny Puma 4.0. Maszyna wyposażona w również czujniki do pozbierania informacji. W momencie, kiedy używaliśmy sadzarki, powiedzmy tej CRS-440 z systemem mapowania pola poprzez sadzenie, tutaj szczytujemy teraz ten plon. Dokładnie widzimy, jaki plon w jakim miejscu na polu był, czy te plony były powyżej średniej, poniżej, czy jakie mieliśmy zużycie paliwa na hektar. Przestoje, załadunki, widzimy, jakie jest zanieczyszczenie, procent i tak dalej, co również nam pomaga w 100% szczytać wszystkie nasze problemy z pola. Najmniejsza waga na rynku, bo ponad 23 tony, rozłożenie masy 50 na 50. Myślę, że Państwo będziecie szybciej kojarzyli maszyny przechowalnicze Climax, więc powiem tak, Climax, Vendam, 2012 rok, firma AVR przejmuje tą fabrykę i od tamtej pory uzupełniamy również nasze portfolio poprzez maszyny przechowalnicze, więc bardzo ważna rzecz dla nas, dla naszych polskich, czy dla Was rolników, właśnie maszyny pewnie jeszcze nie jeden z Was takie użytkuje. Na dzień dzisiejszy ciągle mamy jak najbardziej kosze, przenośniki bliźniacze, tak zwane duotaśmy, pryzmowniki, separatory grud i kamieni i podbieracze pryzm. Jeśli chodzi o kosze przyjęciowe, mamy na dzień dzisiejszy trzy modele, Falcon 1800, 2445 i Falcon 2460. Tu są długości podłóg i jeśli chodzi o szerokości przyjęcia przyczep, najmniejszy z naszych to jest właśnie Falcon 1800, szerokość podłogi powiedzmy jest około 1,65 m, długość 4 metry, co ważne 13 rolek startujących, czyli możemy już wstępny sort na takim małym koszu przyjęciowym sobie uzyskać. Do średnich, dużych gospodarstw Falcon 2460 i 2445, również jak najbardziej wstępny sort i tutaj jeśli chodzi o dodatkowe sensory, czyli mamy dwa na górze, które możemy dostosować sobie prędkość podłogi do maszyn przykładowo pakujących bądź pryzmowników. Taśmociągi, pozostawiliśmy tylko jeden i wyłączny taśmociąg o szerokości 0,8 metra i dwie długości 12 i 16 metrów. Jeśli chodzi o pryzmowniki Cobra mamy trzy długości, 15, 17 i 19. Bardzo ważna rzecz, że 15 ma jeden motor napędowy, zaś Cobra 17 i 19 ma dwa motory napędowe na górze i na dole, to powoduje, że jest dużo mniejszy, czy niemalże niemożliwy poślizg taśm. Powiem, że końcówka sezonu, warunki mokre, ta ziemia się oblepia i ta taśma potrafiła się czasami gdzieś tam ślizgać. Tu mamy dwa, więc napęd tych taśm jest jak najbardziej wykorzystany. Jeśli chodzi o program Auto 2, najwyższy program z możliwością usypywania automatycznych narożników czy pryzm, nie mamy dodatkowych żadnych zabezpieczeń w postaci tutaj tablic, które powodują, że pryzmownik chodzi od do. Są to u nas ultrasensory, ustawiamy sobie odległość od ściany, kiedy powinien odwrócić, w drugą stronę odbić, również dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie, gdyby nie daj Boże cokolwiek się wydarzyło, jak również możemy ustawić sobie wirtualne ściany, powiedzmy w tym miejscu mamy słup, więc ten czujnik go nie wykryje, jeżeli ustawiamy pryzmownik, ustawiamy również, że w tym miejscu jest dla niego wirtualna ściana i tak naprawdę on odbija w drugą stronę, możemy wyposażyć go również w czujnik produktu, tak naprawdę usypuje sam nam pryzmę, kiedy już dojdzie do maksymalnego wsunięcia się do końca, daje nam sygnał dźwiękowy, że maszyna skończyła usypywać pryzmę. No i tutaj dwa podbieracze do pryzm, dwa modele, kwestia wydajności 50-80 ton, czyli podbieracz CO40 i 55. Chciałbym Państwa zachęcić na pewno tutaj do kontaktu z naszymi dealerami. Na dzień dzisiejszy jest czterech dealerów, Agrosieć Maszyny, Osadkowski S.A., Mało Lepszy Grup i Wanicki. Ktoś tutaj widziałem, podpowiedział Gravit. Tak, Gravit był właśnie poprzednim tutaj naszym dealerem. Na dzień dzisiejszy jest to firma Wanicki, Agro Wanicki. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany zobaczeniem jakiejkolwiek maszyny, proszę o informację, czy tutaj przez dealera, czy jak najbardziej można znaleźć kontakt do mnie na internecie. Powiedzmy, szczególnie tutaj na północy mamy dużo maszyn sprzedanych, jeśli chodzi właśnie o te kombajny 9200, tutaj jak najbardziej w okolicach Wrocławia Dolnośląskiej również 9200, sadzarki te 440 łódzkie, jak również kujawsko-pomorskie. Będziemy mieli sadzarkę czterorzędową
tą CRS 440 na pokazy w tym roku. Jeżeli ktoś z Państwa byłby jeszcze zainteresowany i pozwoliłyby nam na to możliwości, serdecznie zapraszam do kontaktu, postaramy się Państwu jak najbardziej pomóc. Ja dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję tutaj za poświęcony czas. Bardzo dziękuję serdecznie. Zapraszam do nas naszych prelegentów. Hank, if you can try to connect us via microphone camera, we have some questions. I hope that Hank will be able to connect. Proszę Państwa, mamy teraz czas na sesję pytań i odpowiedzi. Ja może bym zaczął pytanie, które zaraz przejdziemy, skierowane do pana Jarka, natomiast chodziło o Signum, o to, że już tyle lat jest na rynku, a jednocześnie mówiliśmy dużo o wycofanych środkach i pan Sławomir ma nadzieję, że jak to w przypadku dobrych środków, zaraz nikt go nam nie zdejmie z rynku. Czy możemy być pewni o tym, że Signum w najbliższych latach jest bezpieczny dla polskich producentów, że będzie dostępny, o to mi chodzi. Jego dostępu. Proszę Państwa, więc tak, jeśli chodzi o Signum, tutaj nie ma żadnych problemów absolutnie w najbliższej przyszłości. Ja mówię tu o perspektywie czasowej do 2024-2025 roku. Nie widać tutaj żadnego zagrożenia. Także spokojnie Państwo stosujcie Signum. Oczywiście przemiennie z innymi preparatami, żebyśmy najdłużej mieli zadowolenie z jego skuteczności. Oczywiście. Bardzo dziękuję. I następne pytanie również do Jarka. Jak z tą dostępnością Signum w tym roku? Signum cieszy się sporym zainteresowaniem. My tu staramy się śledzić tę sprawę i staramy się tak dostosować import, żeby faktycznie produktu nie zabrakło. Bierzemy pod uwagę to, że faktycznie produkt się rozwija coraz lepiej w segmencie ziemniaka. Myślę, że nie będzie problemów z dostępnością, nie będzie problemów, żeby go kupić. Dobrze. Cena, proszę Państwa, cena, bo widzę, że tu jest cena. No jeśli chodzi o ziemniaka, myślę, że w granicach 65-70 zł w tym zakresie na hektar można preparat będzie zastosować. Okay, next question will be for Hank. Następne pytanie skierujemy do Henka. That there was some discussion that if you make a foliar spraying of urea fertilizers, it's increasing or decreasing, you know, the risk of Phytophthora. Do you have any news about that or? Right. For example, when you give spore elements, magnesium or boron or whatever of silver? No, exactly. They're asking about urea spray, urea fertilizer. And that should be increased Phytophthora? Or decrease. There was a question if there is any influence on that. Both have nothing to do with Phytophthora. Henk odpowiada panu Piotrowi, że tutaj dolistne nawożenie ziemniaka roztworem mocznika nie ma żadnego wpływu. Następne pytanie dostaliśmy za pośrednictwem Facebooka Messengera. To jest pytanie też do Henka, czy jest szansa na jakieś odmiany odporne albo bardziej tolerancyjne na alternariozę. Henk, there is a question from one of our Facebook viewer. Do you know about any trials or research about resistance, alternaria resistance varieties, if they go for this kind of breeding? Yeah, they are very, I think that for the moment, all the breeders are very interesting to have a variety which is more or less resistant against alternaria, but it is not so easy. What we found out that mostly all the newer early varieties are more vulnerable for alternaria as the late ones. So what we see, for example, in the Netherlands as a variety as Fontana or an Agria, you see that they are very vulnerable for as earlier the variety, the more vulnerable for alternaria. So if you have an early variety, the risk of the infection is higher, yes? You mean yeah, there is a list. There is a list of varieties which are vulnerable or more or less vulnerable for alternaria. I think all the breeders can give you this information.
Proszę Państwa, wszyscy hodowcy oczywiście pracują nad wyhodowaniem w tym kierunku właśnie odmian. Natomiast widać tutaj wyraźnie różnicę między wrażliwością tych wczesnych i późnych odmian właśnie na alternariozę. Tutaj miał przykład odmiany wczesnej Fontana, którą widzieliśmy w tych naszych doświadczeniach. Natomiast na pewno w tym kierunku hodowla idzie i będzie na pewno szła. Henk, there was another question. How you see the plantation in 2021 in Netherlands? You expect a huge decrease? Było pytanie od jednego z panów tutaj, pana Marka, też przez Messengera, czy będzie Henk widział bardzo duży spadek sadzenia ziemniaków w tym roku w Holandii? In acreages? Acreages in Netherlands, yeah. No, there will be no difference. I don't think so, because what we were very anxious about our seed potatoes. Mm-hmm. And in the beginning of the winter, the selling of the seed potatoes were very bad. But now we see there is an increase for the moment. Mm-hmm. The most of the problems are, for example, in Algeria, because mm-hmm. they have a lack of money because mm-hmm. of the circumstances of COVID, and they have a restriction of import. But what we see in total that the price of seed potatoes is rising again, and I don't think so there will be a increase or decrease of acreages in the Netherlands. I don't think so. Pytanie naszego internauty, czy widzi w Holandii, że ten areał ziemniaka się zmniejszy, mówi, że nie, ani nie wzrośnie, ani nie spadnie. Oczywiście na początku przy sprzedaży sadzeniaka widać było, że to tempo sprzedaży osłabło, natomiast w tej chwili to tempo sprzedaży znowu wzrosło. To też jest spowodowane chociażby problemami krajów typu Algieria, gdzie też są problemy, jeżeli chodzi o spowodowane COVID-em właśnie z importem. W związku z czym sprzedaż jakby ruszyła znowu sadzeniaków i cena też widzi, że idzie do góry, także on się spodziewa, że co najmniej będzie tyle samo ziemniaków nasadzonych wśród areał w Holandii, jak było w poprzednim roku. Okej, okay, Henk. What will be happened, Adam, because of your French fries varieties, I do not know, because the main problems are not the table, the ware potatoes, not the seed potatoes, but the French fries varieties. Okay. And the French varieties, they were due to the delivery to the Horeca, to the restaurants, etc., etc. Thus, I do not know from this item what will happen in the company. Tutaj mówi przede wszystkim o tym, że nie widzi problemu, jeżeli chodzi o ziemniaki te konsumpcyjne i również sadzeniaki, natomiast no, nie wie do końca, jak będzie sytuacja w tym segmencie, gdzie ziemniaki są przede wszystkim przeznaczane na frytki, bo tutaj zdajecie sobie Państwo sprawę, cały ten segment Horeca, czyli hotele, restauracje, catering, bardzo mocno jest dotknięty przez COVID i tutaj te ziemniaki, które są właśnie do tego, no niestety na pewno ucierpią. Proszę Państwa, jeszcze mamy pytania do pana Jakuba. Pytanie tutaj takie dosyć ciekawe. Czy kształt uformowanej redliny w pana ocenie ma wpływ na znaczenie, na uprawę ziemniaka? Od pana Pawła takie pytanie. No myślę, że ma. I jak najbardziej, tak, dlatego że wiemy, że niektóre odmiany zawiązują bulwy powyżej bulwy matecznej, więc jak najbardziej zależy na tym, żeby ta redlina pomieściła ten plon, który chcemy mieć jak najbardziej większy, żebyśmy nie mieli tych zielonych ziemniaków, co jest powodem, więc powiedzmy przy naszych sadzarkach Ceres 450, przy modelu, czy rostem 4x90, w standardzie już robimy rozstaw redliny górą, jak to mówimy, wierzchołek, jest 22,5 cm, więc nie dość, że robimy wysoko, czyli to ponad 30 cm, to jeszcze góra ma 22,5 cm, więc jak najbardziej ma kształt. Kształt redliny ma wpływ na uprawę tego ziemniaka. I tu jeszcze były pytania, jak będziecie Państwo organizować te pokazy. Tu było pytanie między nami z Kujawsko-Pomorskiego, czy to Państwo macie jakieś określone miejsca, czy raczej to będzie tak ad hoc przygotowane w zależności od tego, czy będzie na przykład ktoś zainteresowany, Państwo tę maszynę przywieziecie, żeby ją pokazać. Na dzień dzisiejszy mamy, powiedzmy, już zaplanowany tak zwany te demo tour, gdzie będziemy wykonywali takie pokazy u klientów. Myślę, że jeżeli jest Pan z Kujawsko-Pomorskiego, proszę o kontakt z firmą Agrosieć. Chłopaki szybciej podpowiedzą, gdzie takie wydarzenie będzie miało miejsce i tak jak już wspomniałem, być może uda się również u Was, u Pana takie pokazy zorganizować. Mamy wiele takich zapytań, wiadomo, że z jedną sadzarką nie jesteśmy w stanie u wszystkich być na polu, ale przykładowo jeśli chodzi o firmę Wanicki, planujemy zrobić taki dość większy event, czyli zaprosić rolników, aby mogli takie maszyny zobaczyć, więc myślę, że jesteśmy w stanie jak najbardziej się próbować dogadać.
I panowie, myślę, że na tym etapie, jeżeli państwo macie jeszcze jakieś pytania, ja widzę, że w tej chwili większość tych pytań jeszcze w trakcie było, w trakcie prezentacji było odpowiedziane. Jeżeli, oczywiście, jeżeli będą pytania dotyczące produktów firmy BASF, Jarku, no to zapraszasz do kontaktu przede wszystkim ze swoimi kolegami. Na stronie internetowej jest sporo informacji, bo też podczas ostatniego webinaru były pytania, z kim się kontaktować, chodzi o doradztwo w przypadku stosowania waszych produktów. Jeżeli parę słów mógłbyś powiedzieć. Myślę, że no, trzeba na co dzień współpracować z naszymi dystrybutorami, których mamy w Polsce kilkunastu. Jest 600 sklepów, które są zrzeszone w programie Victoria, które też dystrybuują nasze produkty i tam myślę, że no, doradcy sklepowi w większości przypadków spokojnie i skutecznie odpowiedzą na tematy państwa interesujące w zakresie naszych produktów, a jeśli nie, to oczywiście jest możliwość infolinii, tak, jest call center, gdzie jest numer telefonu podany, jest nasza strona, są zatem różne możliwości kontaktu. Na pewno dostaniecie państwo odpowiedź na państwa pytania. Proszę Państwa, tak powolutku zbliżamy się do końca. Chcę powiedzieć, że za chwilkę rozpoczniemy nasz quiz. Będziecie Państwo mieli 3 minuty, pytań jest 6. Pod każdym są 3 odpowiedzi, ale tylko jedna jest prawidłowa. Na wszystkie te pytania odpowiedzi można było znaleźć podczas dzisiejszych wykładów, także nie są, na pewno są łatwiejsze niż wczorajsza matura z matematyki. Akurat mój syn zdaje, więc jestem na bieżąco. I proszę Państwa, po zakończeniu naszego webinarium w ciągu pół godziny skontaktujemy się z Państwem, z wygranymi. Tam też jest, mamy prośbę, żeby podać no, adres e-mailowy na samym końcu. I proszę Państwa, przypominam jeszcze raz, główną nagrodą jest 10-litrowe opakowanie. Za chwilę, Panie Sławomirze, pojawią się pytania, będziecie Państwo tam do wyboru, wystarczy kliknąć. Za chwilę to będzie widoczne na ekranie. Przypominam również, że zapis tego webinarium będzie dostępny na naszym portalu warzywa.pl, właściwie na kanale YouTube'owym. Również poprzednie spotkanie, też ciekawe, wtedy rozmawialiśmy o rizoktoniozie, o zaprawianiu bulw ziemniaka, o preparacie między innymi All-Star i też o systemach nawożenia, jest również dostępne. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby otrzymać taki pakiet konferencyjny, tam gdzie mieliście Państwo zaproszenia, była możliwość zarejestrowania, tam między innymi będą od firmy BASF i od firmy AVR drobne gadżety, ale też będzie program ochrony ziemniaka, który właśnie PlantPress wydał, będzie też ewidencja zabiegów, także jak ktoś jeszcze się nie zarejestrował, to jeszcze można sobie przez tą stronkę zarejestrować. Także ja, my, proszę Państwa, za chwilkę po konkursie się pojawimy. Teraz na 3 minuty proszę, please switch off your camera and microphone for 3 minutes, because we have now the quiz. Bardzo proszę o włączenie quizu teraz, proszę Państwa. Także jeżeli Państwo jesteście gotowi, to zaczynamy. Czas 3 minuty. Jeszcze 2 minutki, także proszę Państwa, na spokojnie. Mamy jeszcze 2 minuty na odpowiedź na te pytania. Spora część z Państwa dała te głosy, ale też ważne jest nie tylko to, żeby być pierwszym, ale też, żeby dobrze na nie odpowiedzieć.
Proszę Państwa, ostatnia minuta. Większość z Państwa odpowiedziała na te pytania, ale jeszcze spokojna minutka, żeby... I ostatnie 30 sekund. I kończymy, proszę Państwa. Jeżeli Państwo chcecie obejrzeć wyniki, to możecie sobie teraz zerknąć na wyniki, które wyświetlają się na ekranie. Dobrze, proszę Państwa, wracamy już do nas wszystkich, także zapraszam wszystkich prelegentów do nas tutaj, do siebie. Jarku, zapraszamy do nas. Hank, if you can start your camera for a moment, we just will be saying hello to everybody. Także proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim producentom Ziemniaka, który w piątkowy wieczór zamiast oglądać skoki narciarskie wybrali tą porcję wiedzy, którą Państwu przekazaliście. Myślę, że było warto, tym bardziej, że żyła był czwarty, więc szału nie ma, ale za to sporo ciekawej informacji o Ziemniaku. Także przypominam jeszcze raz, naszymi gośćmi był Jarosław Komar, firma WSF, pan Jakub Bodziony, firma AVR, przepraszam. I Henry Woodgert w Holandii. Henk, thank you very much. Dziękujemy Państwu wszystkim. Jeżeli ktoś chciałby nas obejrzeć, to zapis będzie dostępny na YouTubie. Życzymy miłego wieczoru, spokojnego i miłego weekendu dla wszystkich. Także dobranoc, dziękujemy Państwu. Dziękujemy bardzo, dobranoc. Dobranoc. Dziękujemy, dobranoc. Żyjemy.